Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie, z tej strony Piotrek kanał, Piotrek Fundacja Latebra i taka bonusowa seria, jaka ostatnimi czasy tutaj, o poprawię, bo krawędź widać tego stoliczka, może wam przeszkadzać. Bonusowa seria Q&A, nie bójcie się, to nie jest jakby zamiennik odcinków poszukiwawczych, to jest tylko taki bonus, mając chwilę czasu i realizując jakby to, co obiecałem wam kiedyś, że będę udzielać odpowiedzi na wasze pytania, no to właśnie to się teraz dzieje. W temacie Da Vinci Resolve i tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Słuchajcie, zagięliście czasoprzestrzeń. Ja może zaraz powiem o tym Buy Coffee i o tym, co się wydarzyło po wczorajszym filmie. Ale teraz dopiero wszedłem i mi szczena opadła. Wszedłem, żeby się po prostu zobaczyć, czy ktoś coś tutaj wrzucił, żeby odczytać te osoby i szczena mi troszeczkę opadła, ale dobra, zaraz do tego wrócimy. Zaczniemy od pytań, od komentarzy i odpowiedzi. W końcu ktoś ciebie nakręca, jak pracujesz, fajnie się to ogląda z innej perspektywy. I powiem wam, że główkowałem, o co chodzi i kojarzę, że Adam Rusty, widz kanału, przyjechał wtedy na poszukiwania Latebry, żeby zobaczyć, jak działamy. I pamiętam, że zdaje się, nie dał sobie ręki uciąć, ale chyba tak było, że poprosiłem Adama, by chwilę pokręcił. Dałem mu kamerę i to on łapał ujęcia. No i wtedy, jak rzadko, załapałem się po prostu na jakby proces ten poszukiwawczy, jakiś tam odkrywczy, że jestem w tym kadrze poza jakby obróceniem kamery do siebie i wykonaniem jakiegoś komentarza do kamery, także to było bardzo ciekawe. No i jeżeli spotkam jakichś widzów, którzy podskoczą do nas, jak będziemy poszukiwać w terenie, no to też będę do was mieć taką prośbę, żebyście chwilę pokręcili, bo też miło jest sobie powspominać, jak człowiek sam siebie zobaczy na filmie, to jest w ogóle fajna pamiątka. A w zasadzie z tych filmów to tyle, co mnie widać w akcji, to może nie widać, a słychać, więc to jest fajne. Jak dla mnie to odcinki mogą być nawet po godzinie. Patrzeć na to, ile pracy wkładacie, bardzo chętnie. Powodzenia. I powiem wam, że tutaj jest tych komentarzy więcej. No właśnie, Piotrek, założę się, że masz więcej materiału, więc może dwa razy w tygodniu taki minimum 30-minutowy odcineczek mógłby wpaść. Pozdrowionka z Rybnika dla całej ekipy. No dobra, to zaraz przeczytam jeszcze jedno odwołanie do treści odcinków i rozbijania ich na więcej. Słuchajcie, na podstawie tych komentarzy wywnioskowałem, że zależy wam na tym, by odcinki były jak najdłuższe. A powiedzcie mi, bo mnie to bardzo interesuje, a chyba was o to nie pytałem, jak wy się zapatrujecie na formułę odcinków, która poza tymi poszukiwaniami i tym mówieniem i kopaniem opiera się też w jakimś tam fragmencie o, powiedzmy, 2-3-minutowy utwór, do którego jest czy klip? Może nie, ale są porobione ujęcia takie troszeczkę ładniejsze, bardziej staranne, ukazujące wraz z tą muzyką charakter naszych działań i tego, co się dzieje podczas tej akcji. Mi się to osobiście podoba, to taka, mam nadzieję, nie sugestia dla was, co by mi się bardziej uśmiechało, żebyście wybrali. Natomiast bardzo mnie to ciekawi i z wielką przyjemnością odczytam wasze komentarze, czy chcecie coś takiego, czy nie. Bo może chcecie po prostu materiał, odcinek, którym będzie zlepek takich po prostu fragmentów tego, co się dzieje na polu walki, czyli na poszukiwaniach, a może chcecie też, żeby były urozmaicone o jakieś ładne ujęcia, żeby sobie popatrzeć na to, jak ten dron leci, w jakiej okolicy się znajdujemy, jaka roślinność jest w tym terenie, w którym działamy. No wiecie, takie twórcze spojrzenie na sprawę, bo w tym wszystkim bardzo mocno pomoże ten zestaw Da Vinci Resolve, to, co wam pokazałem w ostatnim odcinku. I aktualnie, jeżeli uda się uzbierać kasę na laptopa, gdzieś tam odłożyć, to powiem wam, że no, to umożliwi nam zrobienie bardzo ładnych odcinków, mam nadzieję. To jeszcze pozostaje ta kwestia nauczenia się tego programu, ale powiedzmy, że
mam jakieś podstawy, by sądzić, że ogarnę ten program, bo już mam przedbiegi w Sony Vegas Studio. Także czekam na Wasze komentarze i na Waszą opinię. Strasznie mnie to interesuje. Się rozgadałem, ale tak bardzo mnie to interesuje i ileś razy miałem poruszyć tą kwestię. No tak, urwało się, bo musi być materiał na drugi odcinek, a pewnie na końcu będzie wielkie rozczarowanie. No to jest taka bardziej forma hejtu. Tutaj komentarz od widza, który z góry zakłada, że w kolejnym odcinku nie będzie wcale rozwiązania zagadki. Trochę ma racji, trochę nie. Jak najbardziej, podtrzymanie napięcia jest fajne. Nie do końca dobrze na to reagujecie, gdy godzinny materiał jest rozbijany na dwie godziny i w tym pierwszym odcinku, w tej pierwszej części, nie dostajecie odpowiedzi na pytanie, co tam jest w tych gruzach, nie? Co to my z tych gruzów wyciągniemy? Taka była akcja z kasą pancerną, która się okazała ramą okienną z okiennicami. To też jest bardzo fajne znalezisko. No i teraz właśnie zagadka, bo nie do końca dobrze na to reagujecie, ale statystyki wywalają w górę i o wiele więcej widzów się nagle pojawia w drugiej części, gdzie ma być rozwiązanie tej zagadki. No i zobaczcie, na jakiej podstawie powstają seriale, na jakiej podstawie jakby budowane jest napięcie w programach typu Big Brother, że ten najlepszy moment jest cały czas odwlekany, ta bramka SMS-owa jest otwarta. No właśnie dlatego, że to napięcie wzrasta do takiego kulminacyjnego punktu, w którym najbardziej odczuwamy to doznanie. Bo jakby ten finalista miał wyjść w trzecim odcinku i w ogóle miałby go nikt nie przywitać przed tym obiektem, przed tą bramą wyjściową z Big Brothera, no to w zasadzie byśmy stwierdzili, że kolejna seria bez sensu ją oglądać. Ale jeżeli to napięcie jest budowane, jeżeli gdzieś przeżywacie to tak jak my w terenie przeżywamy przez ileś godzin, jesteśmy pod znakiem zapytania, czy przez ileś dni, co się znajduje pod tymi gruzami, staramy się do tego wszystkiego dogrzebać, podlewarować jakieś tam stropy, żeby zobaczyć więcej, bo to pytanie, dlaczego akurat widz ma zobaczyć to w skrócie, takim wiecie, w takim telegraficznym skrócie, gdzie po prostu będzie wygdekane w 3 minuty, co się wydarzyło, na czym się skończyło i ewentualnie się pojawią jakieś przebitki do tego. Jakie jest Wasze zdanie? Też mnie to interesuje. No, jestem ciekawy. Po prostu. Już nie będę więcej mówić, bo już bym chciał coś tutaj dalej sugerować. No właśnie, Piotrek, założy się, że masz więcej materiału, więc może dwa razy w tygodniu taki minimum 30-minutowy odcinek mógłby wpaść. Pozdrowionka z Rybnika dla całej ekipy. To czytałem, ale jazda. Dobra, przeczytałem dwa razy to samo pytanie. Muszę je kasować, żeby nie było takich nieporozumień. Pozdrowienia z Gdańska. Nie rozumiem, dlaczego nie mogą być dłuższe odcinki. Powodzenia i ciekawych znajdek. Leszek Ruzik. Tutaj przeczytałem ten komentarz tylko dlatego, że został zamieszczony 2 lata temu, a obecnie Leszek Ruzik wstąpił w szeregi Fundacji Latebra. To taka ciekawostka. Jak się czasem te ścieżki gdzieś tam krzyżują. A Wy nie możecie przed powstaniem nowej ścieżki przejść z wykrywaczami metali lub towarzyszyć w jej budowie? Sam ten żyrandol odłożyłem w nadziei, że znajdziecie go. Krzysztof Tomaszewicz. I tutaj są dwa komentarze połączone w jeden, ponieważ się odwołują do jednej tematyki. Natomiast autorem fragmentu tego sam ten żyrandol odłożyłem w nadziei, że go znajdziecie, właśnie jest Krzysztof Tomaszewicz, czyli osoba, która pracowała bądź pracuje nadal na terenie Wilczego Szańca i wykonuje jakieś czynności związane na przykład z budową ścieżek. I powiem Wam, że to było po pierwsze bardzo mega fajne posunięcie ze strony pracowników i to jest też informacja dla Was, że tam wiele osób z nami współpracowało. Tam dochodziło do takich sytuacji, że przyjeżdżaliśmy na poszukiwania i pracownicy akurat mijając się z nami w piątek informowali nas, że coś udało się znaleźć przypadkiem podczas budowy ścieżek. Także to też nie do końca jest tak, że detektoryści, detektoryści, jeszcze raz detektoryści. Nie. Tam pracowali, pracują też pasjonaci, którzy po prostu nam pomagali na różne sposoby i mieszając łyżką, przerzucając coś, robili to delikatnie. Jak coś zauważyli, to wyskakiwali z koparki, żeby tą rzecz odzyskać z ziemi, odłożyć na bok, żeby Latebra mogła sobie to później zobaczyć i ocenić, czy to jest coś faktycznie z tamtego czasu, czy coś współczesnego, co mniej prawdopodobne. Także tu macie jakby odpowiedź. Drugi komentarz odpowiada na ten pierwszy. Saper myli się 2 razy. Pierwszy raz zostając saperem. Dobre. Cześć. Mam jedną uwagę. Wiem, że jest ich masa, ale może właśnie ta coś Ci podpowie. Uważam, że łączenie kanału Latebry
z twoimi prywatnymi przeżyciami nie ma sensu. Fundacja i to, co robicie, to super robota i szacun za to, ale może nie każdego interesuje to, że miałeś zdarzenie drogowe z sarną lub to, gdzie śpisz i co masz w busie. Założyłeś swój drugi kanał, więc te materiały są chyba na ten drugi kanał. Ludzi interesują poszukiwania i sukcesy Latebry, a nie to, jak śpisz i co wozisz w aucie. Pozdrawiam. No i teraz tak, bardzo mi się podobają takie komentarze. Można by było, może wam przechodzi przez myśl, gdy czytam ten komentarz, że rodzą się we mnie jakieś negatywne emocje. No i macie rację, rodzą się takie negatywne emocje, bo zwykle jest jakaś walka w człowieku, jak czyta coś negatywnego albo niezgodnego z nim. Nie? Ale jak by tak tylko poświęcić tą jedną małą sekundę na to, no to od razu co należy dostrzec w tym komentarzu? Że ktoś chce pomóc, ktoś chce wnieść jakąś uwagę. I tak jak kiedyś mówiliśmy, już to słowo, jakby to wyrażenie staje się coraz bardziej rozpromowane. Konstruktywna krytyka. To nie jest takie, do dupy te filmy i cześć. O, muszę odbić połączenie znowu, ktoś dzwoni do mnie. To nie jest takie zwykłe sobie puste odbicie jakiejś tam informacji czy krytyki, tylko tutaj trzeba to przyjąć na klatę. I teraz tak, to jest bardzo ważna uwaga. Ja rozważałem, nawet tej osobie odpisałem na ten komentarz, że nawet was pytałem, widzów, co wy o tym sądzicie? Czy to mają być tylko takie suche jakby filmy, no może nie do końca suche, ale czyste poszukiwania i to wszystko, co się z nimi wiąże, czyli nagranie od momentu wjazdu na parking leśny, gdzie jest odprawa i zakończenie materiału też na tym etapie, czy też wracając, jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie drogowe, to czy też chcecie to mieć w tym odcinku, bo akurat tutaj się nie mogę zgodzić w tej drugiej części komentarza, bym tak mocno separował te wydarzenia, które się dzieją przed dotarciem na poszukiwania i nie wiem, w międzydniu na przykład w takim weekendzie, że po poszukiwaniach sobotnich mają być poszukiwania niedzielne i po ich zakończeniu jeszcze się wiele dzieje przecież. Ja tam jestem na miejscu, żyję w tym busie, robię sobie jedzenie, jakieś mam przemyślenia na temat dnia poszukiwań. To wynika tutaj z tego, że to powinienem wrzucić na drugi kanał, ale nie będzie spójności, bo widzowie drugiego kanału w ogóle nie będą wiedzieć, o co chodzi, z jakiej paki w ogóle nagle sobie wrzucam, że robię sobie szamę między poszukiwaniami i gadam o poszukiwaniach, nie? To wiecie, to tam znowu będzie odezwa odwrotna, że nas nie interesuje twój poszukiwawczy świat, nas interesuje bus i wszystko, co z nim związane. No i właśnie, raz, co wy uważacie, mój komentarz jest taki, że ja osobiście bardziej widzę, żeby pozostawić razem z poszukiwaniami takie fragmenty tego życia w międzyczasie poszukiwawczym. Dlaczego? Dlatego, że to jest jakby też odzwierciedlenie, znaczy ukazanie tego, jak ten dzień człowieka wygląda w całości, a nie tylko tam powiedzmy, jak wyglądają ludzie przy łopacie, tylko warto zobaczyć, jak, czy się stołujemy w restauracji w międzyczasie poszukiwawczym, po jednej akcji poszukiwawczej, a przed drugą, czy też to może jest ognisko i coś sobie tam pichcimy, krojąc, kurczę, mortadele na jakiejś ławce przydrożnej i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to ciekawe i że to też jakby jest spójne z tematyką poszukiwawczą, bo pokazuje to życie poszukiwacza. Nie mówię o sobie. Tak to bym mógł powiedzieć, życie kamerzysty Latebry, bo już tak coraz bardziej się skłaniam w tym kierunku. I właśnie mi się wydaje, że jest to ciekawe i mimo wszystko jest jakaś spójność w tym. Zobaczcie, oglądacie na przykład Odyna, Odyn tam pokazuje wszystko, tak? Jak szuka, jak nie szuka, jak podróżuje, jakie pejzaże mija, przejeżdża sobie samochodem. I wydaje mi się, że o ile mam czas, żeby zobaczyć odcinek Odyna, o tyle bardzo mi się to podoba, bo jest zróżnicowanie w tym odcinku. Jeżeli miałbym oglądać tylko machanie wykrywką i wyciąganie sita z wody, no to może by było i w perspektywie 50 czy więcej odcinków naprawdę bardzo monotonne i nudne. Nie wiem, jak wy uważacie. Odnajdźcie jakieś piwnice, kanały w Wilczym Szańcu. No i tutaj krótki komentarz i krótka odpowiedź. Właśnie takimi rzeczami będziemy się zajmować w tym roku. Sezon się nasz zacznie na Wilczy Szaniec raczej od czerwca, bo w maju będziemy atakować mamerki. Także bądźcie gotowi na
podziemne eksploracje Wilczego Szańca, bo no, czas najwyższy się za to porządnie zabrać. Oglądam z zaciekawieniem co jakiś czas, gdyż znam to miejsce od 93 roku, kiedy byłem tam po raz pierwszy. Ale jak zobaczyłem, jak się zabieracie chłopaki do tego kawałka betonu, to gdyby nie tytuł filmu, z którego jasno wynika, że nic się nie stało, obstawiałbym co i komu przygniotło. Na takim kawałku kantówki to sobie możecie co najwyżej wiadro przy studni podstawić, a i tak trzeba uważać, żeby się nie przewróciło. Jak nie dysponujecie ciężkim sprzętem, to dobrze by było mieć dwie takie windy i na zmianę pompować, a klocków podłożyć kilka i dwa, trzy o wymiarach 14 na 14 cm. Odnośnie długości odcinka, śmiało można było wyciąć kilka minut skopania. Powodzenia i uważajcie na siebie. Od tyłu lecąc, jak widzicie, różne są interpretacje dłuższych odcinków. Są osoby, które twierdzą, że jest za dużo memłania w odcinkach i że po prostu warto by było to wyciąć, skompresować i z 30 minut zrobić 15, a są też osoby, które bardzo lubią patrzeć na ten cały proces kopania, mozolny, wiedzieć, że to naprawdę jest mozolne, a nie takie, że kupię sobie wykrywacz, jadę w weekend na poszukiwania, moje poszukiwania to jest godzina. No, znalazłem 3 odznaki, 2 klamry, to mi wystarczy w tą godzinkę. Jak będę chciał znaleźć więcej, no to sobie wyskoczę na 2 godzinki. Są osoby, które lubią wiedzieć, że tak wcale kolorowo nie jest, a są osoby, które po prostu chcą mieć skompresowany taki content i... No i właśnie to jakby cały czas się odwołuje do tamtych wcześniejszych komentarzy i do tych pytań. A co do tego przygotowania naszego i tych sprzętów i tych kantówek i tak dalej, to zaraz Wam coś powiem istotnego, tylko łyk kawy. Bardzo dziękuję. Bo to kawa, którą Wy postawiliście. Jeśli chodzi o te kantówki i tak dalej, to bardzo często jest tak, że przyjeżdżając na poszukiwania, eksploracje, gdzie musimy pokonać kilkaset kilometrów, myślimy, że jadąc tam już jesteśmy przygotowani sprzętowo, natomiast pierwsza godzina pokazuje nam, że jednak czegoś jest za mało, jednak coś tam pękło, się zużyło, albo element, który podnosiliśmy, się rozdwoił, pękł wzdłuż i teraz potrzeba nie jedno, a dwie kantówki. Na ile tych zapasów tam sprzętowych mamy, na tyle bardzo często się okazuje, że po prostu jest tego za mało, a staramy się brać graty z górką. I w miejscu, w którym jesteśmy, po prostu musimy sobie radzić. Ja myślę, że to jest też urok naszej pasji, że my sobie po prostu musimy poradzić i sobie radzimy. I to jest najfajniejsze, bo jest główkowanie, jest kombinowanie, no jest też ryzyko, ale jest też przednia zabawa. Także ja myślę, że to nasze takie na ostatnią chwilę wymyślanie jakiegoś innego patentu z braku laku, to jest też ciekawe i dla nas, i dla Was. Panowie, nie macie litości, Wy w pięciu doktoryzujecie się jako bita ryje, wstyd. Ha! No właśnie, my mamy takie szczęście do kobiet, że wokół nas się kręcą kobiety ryjące i bardzo lubią te kobiety, jak im się pozwala ryć. Bardzo są złe, gdy ktoś im wchodzi w drogę. Także tutaj myślę, że nie wstyd, a szacun dla chłopaków, że podzielili się łopatą. I tutaj zanim odczytam dwa komentarze, to chciałbym jeszcze wrócić do tematu Buy Coffee, bo od tego zaczęliśmy i do tego miałem wrócić. Co się wydarzyło? Słuchajcie, co się wydarzyło? No, głowa pękła, bo się zdziwiłem bardzo mocno. Wczoraj wspomniałem o tym, że niezbędny będzie zakup laptopa do uruchomienia tego sprzętu tutaj DaVinci Resolve. Laptopa, który będzie, no, jak piszecie, minimum 4000 kosztować. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Oczywiście ja jestem nastawiony na to, że ja tego laptopa kupuję ze swojej kasy, ale wspomniałem o tym, że to, co przeznaczacie tutaj, żeby mi postawić kawę, bym kontynuował serię Q&A, no to ja po prostu tą kawę, powiedzmy dosłownie, wypijam za swoje, ale tą kasę przeznaczam, odkładam na bok do tego, żeby po prostu dorzucić do tego laptopa. No i co się wczoraj wydarzyło po publikacji odcinka? A wydarzyło się to, że Daniel Gorczyca, Marcin Muczyński, Jarek Sawicki, Grzegorz Szpunar, Harnaś, Robert Trzciński, Kasia i Remi wrzucili tyle kasy, że w zasadzie pojawiła się 1/4 kasy na laptopa. I w tym momencie młody zaczął płakać, więc muszę przerwać i zaraz do Was wrócę.
Dobra, wróciłem. Nic się nie wydarzyło złego, po prostu grymasy u młodego. Słuchajcie, no i to jest coś, co rozsadza głowę. Słuchajcie, 1/4 kasy. Widać, to jest świetne. Widać, że wam zależy na tym, by te materiały po prostu były jak najwyższej jakości. Nie jest to wam obojętne. Przecież ja sobie zdaję z tego sprawę, że oglądacie masę innych kanałów, że możecie tutaj machnąć ręką, a jakość jest słaba, to tam, nie wiem, z braku laku może sobie coś obejrzę, albo nawet, żeby na to nie patrzeć, odpalę sobie to na zasadzie audiobooka. Będę słuchać, co tam oni sobie działają w terenie, ale nie będę patrzeć, bo jest marny obrazek. Nie, wam zależy na tym, żeby obrazek na kanale Piotrek Fundacja Latebra wyglądał jak najlepiej. No oczywiście przy okazji też na kanale Living in a Van. Także no ja po prostu nie jestem w stanie jakby wyrazić tego, co poczułem, jak zobaczyłem to, co się wydarzyło na Bike Coffee. Wielkie dziękuję za to, że za ten angaż, za to, że tak wam zależy na tym, no, żeby to jak najszybciej ogarnąć i żeby jak najszybciej można było uruchomić te oto cudeńka i pokazać w jak najlepszym wydaniu pracę fundacji oraz moje podboje busowe. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, dwa pytania. Vis-a-vis, prostacki język, naucz się chłopie, mówi się vis-a-vis. I tutaj akurat przeczytałem ten komentarz, by was poinformować, że takich komentarzy jest masa. Ja mam masę ustawionych filtrów, które są po prostu na wulgaryzmy nastawione, że od razu mają odcedzać te brzydkie komentarze. I powiem wam, że tego jest dużo. Tego jest naprawdę dużo. Zastanawia mnie to, dlaczego ludzie nie potrafią tak publicznie wyrażać swoich emocji w sposób spokojniejszy. Oczywiście, no nie oszukujmy się, wszyscy przeklinamy, wszyscy gdzieś tam mamy te swoje momenty, że albo w myślach, albo normalnie zachowujemy się w sposób jakiś tam wulgarny. Wiadomo, no jesteśmy ludźmi, którzy też pałają jakimiś emocjami, nie zawsze pozytywnymi. Wszystko spoko, ale zastanawia mnie to, dlaczego tak dużo takich komentarzy. Tutaj akurat ten komentarz zostawiłem, bo tam prostacki język, naucz się chłopie, to akurat nie jest coś, co by we mnie jakoś mocno uderzało, ale tak przypomniało mi o tym, ile jest tych komentarzy, które znajdują się w zupełnie innym folderze na YouTubie i których po prostu wy nie widzicie i one się tam automatycznie usuwają co 20 czy tam chyba 30 dni. Tak mnie to zastanawia, jak to jest, że człowiek taką salwę potrafi, nigdy się nie odzywa, a nagle taką salwę potrafi sprzedać. Fajnie się to ogląda, ale to mlaskanie. I to jest ostatni komentarz i to była uwaga, która faktycznie zwróciła moją uwagę na to, że na materiałach, gdy żuję gumę, po prostu bardzo to słychać. Ja tego nie słyszałem na telefonie, natomiast jak założyłem słuchawki do montowania odcinka, to zupełnie inne w ogóle doznania akustyczne i słyszałem każde swoje mlaśnięcie i to było tak nieeleganckie i to było tak niefajne, że od razu zrobiłem eliminację tego. Nie wiem, czy jeszcze mi się zdarza od czasu do czasu rzuć gumę podczas nagrania, mam nadzieję, że nie. Staram się, żeby tego nie było, ale no powiem wam, że czasami jak zwrócicie na coś uwagę, to dopiero człowiek oczy się otwierają i dopiero zaczyna to wszystko dostrzegać. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym, dziękuję patronom, dziękuję za to, że jesteście aktywni na portalu Buy Coffee. Jest to według mnie najbardziej opłacalny portal przy współpracy z takim sobie gostkiem, co nagrywa filmy, jak ja. Bo biorą najmniejszą prowizję, najmniej tu jest cackania. Dla was jest najprościej wykonać taką wpłatę, bo możecie nawet sobie blika puścić. Także to jest w ogóle dla mnie super ekstra bomba rozwiązanie. Od razu można wypłacać te środki. Ja oczywiście tutaj je kumuluję do punktu, w którym po prostu będę wypłacać je, żeby zakupić laptopa. Bardzo wam wszystkim dziękuję. No i oczywiście zapraszam w opisie link do portalu Buy Coffee, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć taką serię, bądź jakość filmów na kanale, kanałach, to zapraszam. I bardzo dziękuję jeszcze raz za wczorajszą akcję. Normalnie się zmówiliście, wy chyba macie jakąś tajną grupę i się zgadujecie, żeby po prostu zalać mnie takimi salwami. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Mam nadzieję, że jutro.